zobacz, taki była. To odpad irlandzki za 1000 euro kupiony. Jedna z gorszych w naszej stajni. Brawo. W ogóle się nie rusza. Źle pracuje, nie rozwija, słabo je. Nie, oczywiście żartuję. Kurczę, trzeba powiedzieć tak, że ona już przyjechała taka rozwinięta i zbudowana. A cały czas po milimetrze rośnie w każdą stronę, że nie widać, czy ona się rozwija, czy nie. Ale jak tak się spojrzy z perspektywy miesiąca, dwóch, to naprawdę kobyła się rozwija i dobrze wygląda. Myślę, że jak zrobimy prześwietlenia, to będzie jedna z wcześniejszych kobył i ma szansę tam powalczyć na samym początku o bonusy. Szybkiego, ma szybkiego ojca, tam z rodziny też taki dosyć szybki jest. Tam gdzieś się zimbredowano na Machiavellana, prawda? Nie? Nie? Na Mister Prospektora, tak? No fajna kobyła i zamaszysta i ciężko. Zastanawiamy się, gdzie jest haczyk, że ona kosztowała tylko 1000 euro. No to łatwiej. Wyjdzie. Wyjdzie? Wyjdzie. No tak fachowcy mówią, że wyjdzie. Co? Trochę dobrze, ale też dobrze wyglądała. Wyglądała źle więcej. Ona wygląda jak 3-letnia kobyła już zrobiona, taka gotowa. Na razie nie robi mocnych jakichś tam robót, tak, spokojnie pracują, ale to są chyba, to jest kobyła, która no, będzie szybka i łatwa do zrobienia. No właśnie, jak ktoś sport miał, to można do bufetu się udać. Czekaj, bo ja więcej, bo już mam tutaj.